Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis na pastę à la paprykarz. Do jej przygotowania potrzebujemy 2 szklanki wcześniej ugotowanego ryżu, 2 puszki makreli w pomidorach, łyżkę ketchupu, z przypraw potrzebujemy sól, pieprz oraz paprykę słodką. W pierwszej kolejności makrele przy pomocy widelca rozdrabniamy. Dodamy około łyżki ketchupu. Doprawimy solą, pieprzem oraz papryką słodką. Wymieszamy i połączymy z ryżem i pastę mamy gotową. I w taki oto błyskawiczny sposób mamy pastę à la paprykarz. Jeśli się przepis spodobał, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.